Cześć, witam serdecznie w 182 odcinku mojej serii z zagranicznymi płytami winylowymi. Płyty tej grupy to dzisiaj nie lada rarytasy. Sam nie mam kompletu, ale dążę do tego, aby mieć. Grupa istniała w latach 1968-1973 i wywarła wielki wpływ na artystów tak zwanych rockowo-bluesowych. Sami byli jednym z najważniejszych przedstawicieli tego gatunku. Wokalistą tej grupy był Paul Rodgers. Człowiek, który po rozwiązaniu tej grupy dołączył razem z perkusistą Simonem Kirkiem do grupy Bad Company. Tą grupę omawiałem w jednym z pierwszych odcinków serii i tak jak mówię, w drugiej połowie, pod koniec lat 70., kiedy grupa Bad Company przeszła do wytwórni Swansong, prywatnej wytwórni grupy Led Zeppelin, ci zaczęli ich dość ostro promować. Jednak zanim do tego doszło, Paul Rodgers śpiewał w grupie Free, bohaterze tego odcinka. Później podjął współpracę z zespołem Queen, jako Queen plus Paul Rodgers. Potem było Queen plus Adam Lambert, czy wcześniej kombinowane to po prostu byle panowie mieli robotę i byle grali. Grupa Free, mimo tego, że istniała 5 lat, wydała 7 albumów. Oczywiście wchodzą w to albumy koncertowe takie jak Free Life czy Free at Last. Natomiast najważniejsza część twórczości to ich płyty studyjne. Od razu mogę powiedzieć, że zacznę od płyty numer 3, od płyty najbardziej popularnej, jeżeli chodzi o grupę Free, i myślę, że jednej z najlepszych. Albumu, który ukazał się w roku 1970, płyty Fire and Water, na którym to znajdziemy ostrą dawkę świetnego rock bluesa i ich jeden z największych przebojów, zamykający płytę utwór All Right Now. To jest niemieckie wydanie, ale na tak zwanym Islandzie. To jest drugi tłok i LPS 9120. Proszę bardzo, Island Records. Kapitalna płyta. Wcale się nie dziwię, że Richard Riddle, wokalista grupy Jam, wzorował się na nich, ponieważ no tutaj miał naprawdę bardzo dobre wzorce, a uwielbiał Paula Rodgersa. I kolejna płyta, która stosunkowo niedawno mi wpadła, bo Free naprawdę jest ciężko, to ostatni album grupy Free, płyta Heartbreaker, wydana w roku 1973, w roku tak naprawdę rozwiązania grupy. Ja myślę, że było tak, że kiedy wyszło Heartbreaker, grupa Free mogło być tak, że już nie istniała. Natomiast tutaj panowie zostawili nam kolejny wielki przebój, Wishing Well. Rzeczywiście, kiedy usłyszałem tę płytę po raz pierwszy, od razu po prostu no, wiedziałem, że jak jest coś Free na półce, no to trzeba mieć, ale znając na wylot album Fire and Water, no podchodziłem do reszty twórczości jak gdyby sceptycznie. Natomiast moim największym marzeniem w tym momencie jest zdobyć dwa pierwsze albumy, Free Tons of Scrubs i Free Free, jedna z 68, druga z 69 roku, bo to już byłby naprawdę fajny taki komplecik. Proszę bardzo. Warto wspomnieć, że bodajże w latach 80. jedna z firm wypuściła taki boks siedmiopłytowy, w którym była cała twórczość, te 7 płyt właśnie grupy Free. Ciekawostka, bo Wikipedia podaje, że jest to album wydany w 73 roku, natomiast na labelu jest rok 1972. W każdym razie jest to bardzo wczesne tłoczenie firmy Island, numer katalogowy 86464. I mówię, póki co i pewnie znowu na długi, długi czas będzie to drugi album grupy Free i na razie na tym trzeba po prostu poprzestać, bo tak jak mówię, jest problem z płytami tej grupy, a grupa jest naprawdę zacna. Jeżeli jesteście fanami dobrego
rock bluesa, no to Free to jest absolutna podstawa. Tadeusz Nalepa powiedział kiedyś o nich, że Free to warsztatowa rewelacja. Rzeczywiście zagrywki tutaj, czy gitarzysty Pola Kosofa, czy w ogóle całej sekcji rytmicznej na tle bardzo dobrego wokalu Paula Rogersa robi robotę. Moi drodzy, natomiast co obecnie się dzieje? Obecnie sytuacja jest taka, że w roku 1976 umiera bardzo młodo gitarzysta Paul Kosoff i nie żyje również obecnie basista grupy Free, Andy Fraser. Bez względu na wszystko, Free to absolutna legenda i troszeczkę moim zdaniem niedoceniony zespół, a wielka szkoda. Warto ich poznać.